No tak, no tutaj jest dość istotna sprawa, mianowicie kiedy mówimy o takiej praktyce związanej z gwiazdkowaniem, krótko mówiąc, bądź też z ocenianiem, które ma pomóc konsumentowi w wyborze produktu, który będzie wymagał jakiejś inwestycji pieniężnej, to trudno tutaj w tym przypadku mówić o jakiejkolwiek krytyce. Jak słusznie to Mateusz Werner ujął, jest to raczej praktyka rzeczoznawstwa, którą można by pewno porównać z takimi opcjami na portalach typu ceneo.pl bądź innego rodzaju portala, gdzie można odnaleźć opinie na temat różnych produktów i kiedy mam wydać, dajmy na to, 1000 zł na pralkę, to mogę sobie przeczytać, czy ta pralka jest funkcjonalna, czy jest ekonomiczna, jaki jest stosunek jej jakości do ceny i tak dalej. To w zasadzie nie ma absolutnie nic wspólnego z krytyką i tutaj chyba podstawowym problemem jest to, że w przypadku tego rodzaju działalności ona jest po pierwsze uwikłana w różnego rodzaju konteksty takie utowarowiające film, to jest jedna kwestia, a druga kwestia taka zupełnie podstawowa, ona wynika z tego, że tego rodzaju teksty, czy to są gwiazdki, czy to są jakieś ankiety, które są wypełniane przez recenzentów, one są czytane przed pójściem do kina, krótko mówiąc, przed obejrzeniem filmu. Natomiast jeżeli mielibyśmy w taki najprostszy sposób zdefiniować krytykę filmową, to jest tego rodzaju wypowiedź na temat filmu, z którą się zapoznajemy już po obejrzeniu filmu. I wtedy jesteśmy w stanie skonfrontować swoją perspektywę na to dzieło z perspektywą innej osoby. Może być to wtedy w pewnym sensie stymulujące intelektualnie i wtedy mogłoby się wydawać, krytyka filmowa może pełnić jakąś realną funkcję sprawczą w ramach przemysłu filmowego, ponieważ jeżeli będziemy stymulować intelektualny rozwój, chociaż to patetycznie brzmi, ale jeżeli będziemy stymulować intelektualny rozwój widzów, to może się w pewnym momencie stać tak i byłoby to bardzo pożądana sytuacja, że i filmy lepsze powstają. Druk, czy też pismo w chwili obecnej jest być może nawet najmniej właściwym medium, z którego należałoby skorzystać z paru względów. Po pierwsze dlatego, że ono funkcjonuje w ramach tak zwanej profesjonalizacji zawodu krytyka filmowego, a ta profesjonalizacja ona skutkuje paroma negatywnymi konsekwencjami. Po pierwsze krytyk ma wrażenie, że funkcjonuje jako no właśnie jakiś boski autorytet niemalże w pewnej sprawie, ponieważ posługuje się medium, które zawiera w sobie dużo mniejszy potencjał interaktywności. Kiedy piszemy tę recenzję, to jest to dużo mniej interaktywne niż kiedy na przykład rozmawiamy na temat jakiegoś filmu w ramach festiwalu. No i właśnie tutaj pojawiła się pierwszego dnia taka alternatywa, że może właściwa praktyka krytyczno-filmowa powinna polegać na organizowaniu, prowadzeniu i uczestniczeniu w festiwalach. Może to jest dobry moment, aby mówić o filmach. Z drugiej strony, być może należałoby prowadzić praktykę krytyczno-filmową za pomocą nie tylko słowa pisanego, ale również i obrazów. Tutaj pojawia się ta forma eseju wizualnego, bądź też forma po prostu krytyki audiowizualnej, która polega na przechwytywaniu materiału audiowizualnego, jakim jest film, przemontowywaniu go, samplowaniu go, wyposażaniu go w pewne komentarze, które sprawiają, że ten materiał wizualny się intelektualnie komplikuje. Pokazuje się w ten sposób, że jest pewne zaskakujące podobieństwa, zaskakujące związki i w tym być może byłaby jakaś szansa, ale są też w tym pewne zagrożenia. No tak, jeżeli mówimy o tym wpływie, powiedzmy w jakimś tam stopniu bezpośrednim wpływie albo jakimś zapośredniczonym wpływie, no to tutaj jest parę kwestii. Oczywiście to jest indywidualna sprawa. Na pewno niektórzy twórcy się przejmują i biorą sobie, krótko mówiąc, do serca perspektywę krytyków oraz krytyczek filmowych i inni twórcy zupełnie się tym nie przejmują. To tutaj trudno cokolwiek, jakkolwiek o tym rozstrzygać. Z drugiej strony krytycy filmowi bardzo często mają realny wpływ na to, co w Polsce powstaje, poprzez zasiadanie w różnych komisjach eksperckich, które typują filmy do różnego typu dofinansowań. To jest zupełnie inna kwestia. Trzecia kwestia, na którą warto by było tutaj zwrócić uwagę, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli sytuacja, w
której w ramach różnego rodzaju praktyk edukacyjnych, jakkolwiek znowu idealistycznie by to nie brzmiało, czyli w ramach, krótko mówiąc, wychowywania publiczności i też podnoszenia poziomu samoświadomości wśród widzów, może stać się tak, iż poziom tego przekazu audiowizualnego też będzie wzrastał. I tutaj no, może jakimś nadmiernym optymizmem jest ta konkluzja, ale może nie. Zauważmy, że funkcjonujące w ramach systemu czysto kapitalistycznego telewizje amerykańskie produkują bardzo interesujące seriale, czego niestety nie można powiedzieć o serialach polskich. No i teraz pytanie, skąd to się bierze? Może się to brać między innymi z tego faktu, na który zwrócił uwagę Michał Oleszczyk, iż taka oddolna krytyka filmowa w Stanach Zjednoczonych jest niesłychanie rozwinięta i tam poziom samoświadomości widzów, którzy w formach takich nieprofesjonalnej krytyki filmowej, bo raczej właśnie oddolnej, amatorskiej, takiej, która nie polega na posiadaniu etatu w danym dzienniku. Oni wytwarzają tą zbiorową inteligencję środowisk internetowych i mogą w tym sensie wymuszać pewne zmiany na jakości.